Informator Miejski. W każdy ostatni czwartek miesiąca, godzina 11:15. Audycja finansowana przez Gminę Miejską Lubin. Czy można zwolnić obywateli od obowiązku płacenia jakiegokolwiek podatku? Można, co skutecznie udowadniają władze Lubina. Co roku prezydent Robert Raczyński uwalnia mieszkańców od płacenia na rzecz lokalnego samorządu podatku od nieruchomości. I za przykładem Lubina idą już kolejni. W comiesięcznym wydaniu Informatora Miejskiego wita Państwa Tomasz Jóźwiak. Lubińscy radni po raz kolejny w tej kadencji poparli inicjatywę prezydenta Roberta Raczyńskiego o zwolnieniu mieszkańców miasta z płacenia podatku od nieruchomości. Radni mówią o swoistym prezencie pod choinkę, ale za samą ideą przemawiają poważne argumenty. Jakie? Mówi o tym Jacek Mamiński, rzecznik prezydenta Lubina. To, że prezydent Lubina zniósł podatek od nieruchomości dla osób fizycznych, stało się już faktem kilka lat temu. Przypomnę, że spotkało się to z wielkim zaskoczeniem pozostałej części Polski. Wielu nie wierzyło, że na przykład Ministerstwo Finansów dopuści taką możliwość, bo byliśmy pierwszym miastem w Polsce, które skorzystało z takiej możliwości. No i okazało się, że pomysł prezydenta Raczyńskiego zniesieniu tego podatku zyskał aprobatę w Warszawie, a przynajmniej nie został storpedowany. Podatku od nieruchomości dla osób prywatnych w Lubinie nie ma i okazało się to lepszym wyjściem z tego względu, że coroczne naliczanie tego podatku angażowało tak dużą liczbę urzędników, ich czasu pracy, który mogą poświęcić na coś innego, kosztowało również niemało, bo przypomnę, było to kopertowanie, wysyłanie, później ewentualne ściąganie należności od tych, którzy nie chcą płacić, także prezydent uznał, że jest to niecelowe w stosunku do znikomych przychodów, jakie się z tego tytułu zyskuje. Wpływy do budżetu miasta, które mogłyby pochodzić z podatku od nieruchomości, oszacowano na poziomie blisko 4 milionów złotych. Kwota dość duża, ale Jacek Mamiński zauważa, że z tego około 600 tysięcy złotych należałoby wydać na ściąganie tego podatku. Ponadto przy takim przedsięwzięciu urząd musiałby zaangażować urzędników, którzy na co dzień zajmują się innymi sprawami służbowymi. Za przykładem Lubina idą już kolejne samorządy. Zwolnieni z tego podatku od nowego roku będą m.in. mieszkańcy miejsko-wiejskiej gminy Michałowo w województwie podlaskim. I na koniec krótko o innym podatku, który z drugiej strony drenuje lokalne samorządy. Mowa o tak zwanym janosikowym. Za 2013 rok Lubin odda państwu 2 miliony złotych. Przypomina o tym prezydent Lubina Robert Raczyński. Nie jest to oczywiście dla nas nadzwyczajna kwota, umówmy się. Nie przeraża to. Ale przeraża mechanizm, bo ja nie wiem, czy w przyszłym roku nie zapłacę na przykład 20 milionów, bo okaże się, że dochody moje przed 3 lat były wyższe niż średnia krajowa gdzie indziej w jakiejś innej gminie i przez porównanie okaże się, że zapłacę 20 milionów, bo jeśli my płacimy 2 miliony, to nie zapominajmy, że bardzo ubogi, na bardzo, bardzo ubogi powiat lubiński, który przecież czerpie dochody bardzo ułamkowe, nie posiadając własnego majątku, zapłaci 15 milionów, w związku z czym zapłaci tak naprawdę więcej podatku niż płynie do niego w tym roku. Dlatego gospodarz Lubina chce zaproponować kolegom samorządowcom wspólną strategię walki z janosikowym. Robert Raczyński zachęca więc do podejmowania konkretnych działań, choć zdaje sobie sprawę, że samorządowe inicjatywy zmiany systemu opodatkowania gmin mogą trafić do kosza. My tutaj natrafiamy na pewną bezradność ze strony samorządów, dlatego że to są instytucje nieszanowane przez rząd. Klasycznym przykładem jest przecież to, że my jesteśmy kilkakrotnie, bym powiedział, zabijani z różnej strony, ze strony ministra finansów, bo oprócz tego, że na nas nałożył, a to głównie chodzi tak naprawdę o gminy miedziowe, właśnie ten wysoki podatek z dochodów gmin, to oprócz tego walnął nam przecież makabryczny, przerażający podatek od kopalni, który też nas bije, tak? Dlatego, że my w tym roku na przykład mamy 20 milionów mniejsze wpływy z tego tytułu, że Warszawa wzięła, stąd wywiozła 2 miliardy w ciągu jednego roku, a konkretnie 6,5 miliona każdego dnia. Informator Miejski. W każdy ostatni czwartek miesiąca, godzina 11:15. Audycja finansowana przez Gminę Miejską Lubin.